Witam wszystkich bardzo serdecznie. Teraz będziemy nakręcać kolejny film o tym, jak przygotować motocykl do zimy. Może niekoniecznie do zimy, ale do tego, jak po prostu go eksploatować i na dłuższe postoje, nie wiem, jedziecie gdzieś do pracy w delegację i jak go, prawda, zakonserwować tak, żeby on po waszym powrocie do czegoś się jeszcze nadawał. Rozmawiałem o tym temacie z BPN-em, którego serdecznie pozdrawiam. No i teraz, kto jest zainteresowany, tego standardowo zapraszam. No a więc tak, jest kilka podpunktów, o których warto powiedzieć przy przygotowaniu motocykla do sezonu. Właściwie nie do sezonu, ale do zatrzymania go w dobrej kondycji na dalszy okres użytkowania. No i jak go po prostu zabezpieczyć. Zacznijmy od podwozia. No, podwozie, jak niektórzy myślą, są to tylko opony i tyle, jednak nie. Podwozie to jest cały układ rama, zawieszenie, wszystkie amortyzatory. No i oczy opony, owszem, też. No i najlepiej jest to zrobić tak, aby ten motocykl, prawda, on był w powietrzu tymi kołami, bo wtedy, żeby on sobie wisiał swobodnie. Są specjalne stojaki, podnóżka centralna i tego typu rzeczy, które pomogą nam ustawić ten motocykl w odpowiedniej kondycji i formie. Stawiamy go. Te koła najlepiej, aby wisiały sobie swobodnie, bo wtedy te amortyzatory odpoczywają. Wiecie, jakie to jest obciążenie, jak ten motocykl musi przez miesiąc, dwa, trzy przenosić cały czas obciążenie ponad 100 kg, bo tyle ważą ponad przeciętnie wszystkie motocykle. I to jest duże, prawda, odciążenie tego sprzętu, więc myślę, że warto zastosować. Kolejna sprawa to układ wydechowy. Jeśli to jest po prostu zwyczajny, stalowy układ, zwykłe rury i z tyłu tłumnik, no to czyścimy go, polerujemy, wysuszamy. Nic więcej nie trzeba. Uwierzcie, że ten tłumnik posłuży nam i wam przez długie, długie lata. Kolejna sprawa to zalać paliwem. Jest wiele spekulacji, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Moim zdaniem jest to dobry pomysł, ponieważ ten bak nie będzie nam rdzewiał od środka. A paliwa, ile tam nam może wejść? 5, 10, 15, no może 18, 20 litrów, w zależności od motocykla. Myślę, że wydatek rzędu 50, 70, 100 zł jest to dobre zabezpieczenie tego motocykla, ponieważ baku za tą cenę nie ma szans kupić. Kolejna sprawa. Większość mechaników, osoby, które ja znam przynajmniej i ja to stosuję, wymieniają olej przed sezonem, w zimie. Dlaczego tak jest, nie wiem, ale to jest prawda, taka stara metoda, którą ja stosuję od zawsze. Płyn chłodniczy, jeśli jest taka potrzeba, wymieniamy, dolewamy do pełna. Jeśli są motocykle oczywiście chłodzone powietrzem, no to nie ma takiej potrzeby, bo nie ma tego urządzenia w naszym motocyklu. Kolejna sprawa, nasmarować łańcuch, no to jest podstawa. Słuchajcie, jeśli kupujecie nawet nowy łańcuch, no to on jest nasmarowany. Wyciągając go, wiecie, że jesteście już cali ubrudzeni, dotykając pierwszej części tego łańcucha. Gdzie byście go nie dotknęli, on jest nasmarowany i jest to po to, żeby ten łańcuch nam nie rdzewiał. On ma dłuższą żywotność. Kupienie smaru diamentowego kosztuje około 20 zł. Są teraz specjalne spray, które umożliwiają nam posmarowanie tego bez większych problemów. Nie musimy się cali brudzić. Wszystko jest załatwione, wszystko jest cacy. Kolejna sprawa, ruchome elementy takie jak podnóżki, podnóżki centralne, podnóżki boczne, hamulec nożny, dźwignia zmiany biegów, to też trzeba nasmarować, żeby nam to nie zgrzypiało i tego typu rzeczy. Kolejna rzecz już to jest chyba podstawa, o której nie muszę wam przypominać, umyć ten motocykl. Bo wiecie, jeśli ten kurz osiądzie, brud, to wszystko siądzie na waszym motocyklu i zostawicie to na 3-4 miesiące, to jest katastrofa. Doczyścić motocykl to nie jest lada wyzwanie, tym bardziej, że jest tam dużo małych elementów, że pasowałoby to czyścić szczoteczką do zębów, a jest to kilka, nawet kilkadziesiąt godzin pracy, aby ten motocykl wyglądał jako tako. Więc lepiej myć wszystko na świeżo i wtedy macie pewność, że będzie wszystko dobrze funkcjonowało i ten motocykl będzie się prezentował tak jak nowy. Kolejna sprawa, przykrycie tego. Są takie specjalne wiaty, aczkolwiek ja tego nawet nie stosuję, bo jest to wydatek około 150-200 zł, w zależności od wielkości motocykla. Zamiast tego można użyć zwykłego koca, którego możecie kupić za 20-30 zł, bądź znaleźć w domu. No i to jest tańszy taki sposób domowej roboty, który wam ten motocykl przez zimę, czy przez jakiś tam postój, jak już na początku mówiłem, on się nie zakurzy. Mój patent, który nie wiem, czy wam polecać, ale powiem, ja stosuję w każdym motocyklu, jest to wyciągnięcie akumulatora. Nie wiem czemu, ale mam już takie własne doświadczenie, że akumulator zestawiony motocyklu, podpięty, on się szybciej, jego żywotność jest po prostu mniejsza.
Nie wiem, czy to jest już moje uprzedzenie, czy tak jest, no ale ja wolę wyciągnąć. Nie jest to wiele roboty. Dwie śrubki najczęściej na śrubokręt gwiazdkowy. I po sprawie, mam problem z głowy. No i po sezonie to wiadomo, odkrywamy, przecieramy ściereczką, kupujemy jakiś tam nabłyszczacz. To koszt, wydatek 15 zł, szmatka, rozcieramy i wszystko jest gotowe. Także jeśli Wam się podobało i chcecie więcej tych filmików, zapraszam na mój kanał, subujcie, zadawajcie pytania, tematy, będziemy o nich opowiadać, rozmawiać.